Impulsem w ogóle do budowy tego obelisku dla lotników alianckich było przede wszystkim stulecie odzyskania państwa polskiego. Chcieliśmy się w tym roku zmieścić, jak również stulecie powstania lotnictwa wojskowego tu w Krakowie na lotnisku Rakowice, o czym zawsze podkreślamy. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa skwerem, bulwarem lotników alianckich z inicjatywy właśnie tych środowisk krakowskich, senioralnych lotniczych. Nazwaliśmy tą część bulwarów imieniem lotników alianckich właśnie po to, żeby upamiętnić losy żołnierzy różnych alianckich armii, którzy nieśli pomoc Polsce. Niektórzy naoczni świadkowie, a są tu jeszcze w Krakowie, z którymi rozmawiałem, opowiadali, jak to widzieli, tą płonącą żagę wleciała i rozpadała się tu nad Wisłą. Pomnik ten to jest wielka wdzięczność dla tych, którzy latali z dalekiej Italii, z Brindisi, niosąc pomoc, nie tylko pomoc, ale jakąś nadzieję swobody dla naszej ojczyzny. Nie każdy wie, że na Prandoty jest około 128 poległych lotników, którzy oddali życie tutaj w rejonie Małopolski. A w samej Małopolsce było niemalże 100 katastrof lotniczych w okresie II wojny światowej, a szczególnie w roku 1944.